Cześć, z tej strony Michał Golubiński. Postanowiłem opowiedzieć Wam dzisiaj pewną ciekawostkę genealogiczną. Otóż nie wiem, czy wiecie, ale w Polsce wciąż żyją potomkowie Piastów. Co więcej, takie pochodzenie potrafią udokumentować pokolenie po pokoleniu. Tylko na pewno zastanawiacie się, jak to jest możliwe, bo jest to prawdą, dynastia Piastów wymarła. Zacznijmy od początku, czyli od Kazimierza Wielkiego. Na pewno kojarzycie jego postać choćby z lekcji historii i to, że był on rzekomo ostatnim Piastem i na nim zakończyła się cała dynastia. Jest to prawda, bo po jego śmierci władzę objął przecież Ludwik Węgierski, później królowa Jadwiga, no i zaczynają się czasy dynastii Jagiellonów. Tylko że to bardzo duży skrót myślowy. Rzeczywiście, na Kazimierzu Wielkim wymarła pewna linia Piastów i to ta najważniejsza, ale przeżyły linie boczne. Po pierwsze mam tutaj na myśli Piastów mazowieckich. Jak sama nazwa wskazuje, zamieszkiwali oni obszar Mazowsza, czyli dzisiejszej centralnej Polski. I wyobraźcie sobie, że ostatni z nich zmarł dopiero w 1526 roku, co oznacza, że wymarli oni w sumie około 150 lat po śmierci Kazimierza Wielkiego. Kolejni byli Piastowie Śląscy, bardzo licznie rozrodzeni, ale pomimo to ostatni z nich zmarł w 1675 roku. I żeby lepiej zobrazować Wam to na skali czasu, to wyobraźcie sobie, że zmarł on 20 lat po tym, jak w Polsce rozpoczął się potop szwedzki, a niecałe 8 lat przed bitwą pod Wiedniem. Na nim zarazem zakończyła się nie tylko linia śląska, ale cała dynastia Piastów. Stało się to jednak ponad 300 lat później niż śmierć Kazimierza Wielkiego. I to warto zapamiętać. Jeśli więc Piastowie wymarli, to jak to jest możliwe, że pozostawili potomków? Po pierwsze jest kwestia nieślubnych synów. Tacy z całą pewnością istnieli. Niektórych wspominają nawet ówczesne źródła. Problem jest tylko taki, że nie znamy ich dalszego potomstwa. Nie znamy w ogóle skali zjawiska nieślubnych synów wśród Piastów. Można wymienić tutaj choćby przykład nieślubnych, domniemanych nieślubnych synów Kazimierza Wielkiego, Niemierza, Jana czy Pełkę, ale to temat na zupełnie osobne nagranie. Pomocny w ustaleniu takich nieślubnych linii będzie chromosom Y. To jest taki niewielki fragment DNA, który zawsze jest przekazywany z ojca na syna. Oprócz tego, że powie nam on o pochodzeniu pierwszych Piastów, bo jest to kwestia nierozstrzygnięta, czy byli oni dynastią lokalną, czy byli pochodzenia wikińskiego, czy jeszcze innego. To również dzięki temu chromosomowi Y będziemy mogli ustalić ewentualne potomstwo pozostałe z takich nieoficjalnych związków i żyjące do dzisiaj. Mamy już co prawda wstępne wyniki DNA Piastów, ale wciąż nie są one pełne. Jest to jednak wciąż furtka do pochodzenia od Piastów, która jest w trakcie badania. Dopiero po opublikowaniu wyników badań będzie można dalej omówić ten temat. Na razie kwestie nieślubnych potomków wśród Piastów musimy odłożyć na bok. Żyjący obecnie potomkowie Piastów pochodzą od nich przede wszystkim po kądzieli, czyli po kobietach. Jest to możliwe dzięki kilku małżeństwom mieszanym, do których doszło w przeciągu ostatnich kilkuset lat. I poprzez słowo mieszane mam tutaj na myśli różne pochodzenie społeczne małżonków, a nie etniczne. Mężczyzna był zwykle pochodzenia szlacheckiego, a kobieta wywodziła się z rodziny dynastycznej. I tu jest właśnie ten klucz. Oczywiście genealogia takiej osoby z rodziny dynastycznej jest już bardzo dobrze znana. One są bardzo dobrze opisane, no bo od lat cieszyły się przecież sporym zainteresowaniem historyków. Oznacza to, że bardzo łatwo sprawdzić, że jest ona nie tylko potomkinią dynastii Piastów, ale także innych rodzin panujących w Europie, w tym Karola Wielkiego. Najważniejsze dla nas są właśnie takie związki, które miały miejsce bardzo dawno temu. Nazwijmy je sobie tak zwanymi furtkami, bo może to być furtka do pochodzenia od Piastów. Z oczywistych względów o wiele więcej osób dzisiaj żyjących jest potomkiem takiego małżeństwa zawartego w XIII lub XV wieku niż w XVII czy XVIII. Bo musimy pamiętać, że były one zawierane przecież zazwyczaj wśród najmożniejszych rodzin. To oznacza, że zazwyczaj kilka najbliższych pokoleń potomstwa pozostawało w kręgu tych najbardziej wpływowych rodów.
Dopiero w dalszych pokoleniach można obserwować oprócz wciąż pozostających w kręgu magnaterii, także tych zbiedniałych, którzy z upływem kolejnych lat spadają do kręgu rodzin drobnej szlachty, a czasami nawet mieszczan lub chłopów. Jeśli zaś chodzi w ogóle o różne te tak zwane furtki do piastów, to polecam opracowanie Rafała Prinka i Andrzeja Sikorskiego pod tytułem Królewska krew. Autorzy skupili się tam na opisaniu kilku najbliższych pokoleń potomstwa z takich właśnie najstarszych i najbardziej rozrodzonych małżeństw. Jedyny minus to to, że książka ma ponad 20 lat i w niektórych miejscach można by ją trochę uaktualnić, jeśli chodzi o inne furtki i jeśli chodzi o znane potomstwo, które powinno tam być, a które nie zostało uwzględnione, no ale to wynikało z tego, że rozwój wiedzy, jeśli chodzi o kwestie genealogiczne, nie był wtedy tak rozwinięty jak dzisiaj. Wciąż zapewne myślicie, że mimo wszystko takie pochodzenie dotyczy tylko obecnych przedstawicieli rodzin arystokratycznych. Nic bardziej mylnego. Otóż znamy dzisiaj tysiące takich osób. Przede wszystkim musimy pamiętać, a wspomniałem o tym już pokrótce, że najbliższe potomstwo pochodzące z takich małżeństw mieszanych to niewątpliwie szlachta. Po kilku pokoleniach następuje jednak zubożenie niektórych linii i spadają oni często do mieszczaństwa czy nawet chłopstwa. Ile więc takich osób żyje wśród nas? Moim zdaniem nie sposób tego dzisiaj określić. Ciągle odkrywani są nowi potomkowie i obliczenie, ilu dokładnie może ich być, jest naprawdę niemożliwe. Wraz z opracowaniem kolejnych źródeł pojawiają się kolejni potomkowie. Znalezienie takiego jednego małżeństwa na początku XIX wieku, które można wywieźć z którejś z takich furtek, może oznaczać nawet kilkuset kolejnych potomków piastów. A takie małżeństwa są ciągle znajdowane, wraz z tym, jak rozwijają się na przykład opracowane księgi metrykalne czy inne źródła. Podsumowując, jeśli chodzi o liczbę, to idzie ona zdecydowanie w dziesiątki tysięcy. Kluczowe jest to, że pokolenie po pokoleniu można takie pochodzenie udokumentować. Jak wspomniałem, genealogia osoby z rodziny dynastycznej jest bardzo dobrze znana i udokumentowana zazwyczaj przez zawodowych historyków. Pozostaje więc jedynie opracowanie linii między nami a taką właśnie osobą. Dla kilku najbliższych pokoleń jednym z takich głównych źródeł mogą być choćby księgi metrykalne czy też akta stanu cywilnego. Dla późniejszych pokoleń będziemy musieli się trochę bardziej natrudzić, skorzystać na przykład ze staropolskich ksiąg sądowych. Ale jest to jak najbardziej możliwe, aby taką linię poprowadzoną właśnie od siebie do tej tak zwanej furtki bez problemu udokumentować. Mam nadzieję, że temat Was zainteresował. W przyszłości postaram się omówić dokładniej poszczególne małżeństwa, czyli te tak zwane furtki, bo każdy z nich to jest dość ciekawy przykład. Jeśli jesteście zainteresowani sprawdzeniem tego, czy sami jesteście potomkami piastów, to zapraszam do kontaktu. Z chęcią pomogę Wam to ustalić. A dane kontaktowe do mnie znajdziecie w opisie pod filmem. Na koniec taka mała prośba do Was. Jest to moje pierwsze nagranie, dlatego wszystkim, którym się taka forma prezentacji tematu podoba, proszę o pozostawienie na zachętę kciuka w górę pod filmem oraz subskrypcję kanału. Jestem otwarty także na Waszą wszelką krytykę. Pozdrawiam, Michał Golubiński.